Siemacie, z tej strony Base Driver. Dzisiaj, jak widać, mam na sobie zieloną koszulkę. Okolica też jest, no, stosunkowo zielona, ale dziś pokażę Wam, że zieleń to niekoniecznie ekologia. Zaprezentowany w 1979 roku Peugeot 505 jest moim rówieśnikiem, co znaczy, że musi być fajny. Ale do rzeczy. 505 została opracowana jako następca legendarnego modelu 504, acz jak to się już drzewiej zdarzało u Peugeota, oba modele były produkowane na zakładkę jeszcze przez 4 lata, przynajmniej jeśli mówimy o Europie, gdyż w Argentynie 504 tłuczono do 1999 roku, a w Nigerii aż do 2006. Ale to temat na osobną opowieść. Oczywiście, o ile znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mi użyczyć Peugeota 504, niekoniecznie złotego, do testu. Tak czy inaczej, 505 na początku wjechała jedynie jako sedan, kombi dołączyło dopiero 3 lata później. Zresztą, tak samo jak i w przypadku poprzednika, wersje różniły się bardziej niż tylko tyłem nadwozia. Kombi miało dłuższy rozstaw osi, co ciekawe, taki sam jak w kombiakach 504 i wcześniej 404, oraz sztywny tylny most, podczas gdy sedan miał z tyłu zawieszenie niezależne. Do tego kombiak występował w 8-osobowej wersji familial na amerykańskim rynku zwanej SW8 oraz uterenowionej, produkowanej przez firmę Dongel. Tu jednak mamy sedana, który zresztą był znacznie popularniejszy od kombi. Na ponad 1 300 000 wyprodukowanych sztuk, 1 100 000 stanowiły właśnie sedany. 505 produkowano we Francji, Indonezji, Tajwanie, Chinach i w Argentynie, zaś montowano jeszcze w 9 innych krajach. W Europie produkcję 505 zakończono w 1992, w Chinach zaś tłuczono ją jeszcze do 1997. Był to ostatni model Peugeota pędzony na tył. Wraz z końcem jego produkcji zakończyła się też era tylnonapędowych wozów z lwem na grillu. Oczywiście, jeśli nie liczyć argentyńskich i nigeryjskich 504, ale jak już powiedziałem, to temat na osobną opowieść. Na początek spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten samochód jest ładny, czy brzydki. Znaczy, według mnie ani jedno, ani drugie. On ma troszeczkę dziwne proporcje, z tym tyłem nieco zbyt mocno spłaszczonym, można powiedzieć, ale generalnie nie można nazwać go szpetnym. Według mnie jest trochę krokiem wstecz w stosunku do poprzednika, czyli modelu 504, który był mega eleganckim sprzętem, ale ten klasyczny peugeotowski przód z tymi troszeczkę wściekłymi reflektorami jest naprawdę stylowy i on zawsze mi się podobał. Tył z kolei, w przeciwieństwie do 504, jest zupełnie nijaki i generyczny. No spójrzcie, jakieś tam tylne światła, o, prostokątne. Wszystko generalnie takie od ekierki i bez żadnego pomysłu. Niestety francuskie auta, zresztą jak większość samochodów, w tamtych latach jeszcze nie były tak dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, jak już kilka lat później. O, tutaj zaczęło coś wyłazić. Tutaj też nie jest najpiękniej. Generalnie tylne nadkola przede wszystkim są żarte. Tu już jakieś purchelki. A w momencie, gdy właściciel kupował ten samochód, to rdzy praktycznie nie było na nim żadnej. Ewidentnie ktoś tutaj zrobił tę korozję trochę na sztukę przed sprzedażą, ale i tak jest dużo lepiej niż w większości innych sztuk tego modelu, z których zresztą znaczna większość poległa właśnie w walce z rudzielcem. Zawsze mnie intrygował ten rozstaw śrub w starszych Francuzach, szczególnie właśnie w Peugeotach. Czemu to miało służyć, oprócz tego, żeby nie było wymienne z jakimkolwiek innym producentem. No ale no, jest to jakaś cecha charakterystyczna. Natomiast wracając do stylistyki, dużo ciekawsza jest w środku. Już same klamki trochę zapowiadają nam to, co będzie się działo. Są interesujące, są jakieś i są metalowe, a nie jakiś tam chromowany plastik. No i tutaj robi się naprawdę ładnie. Skoro zaczęliśmy od klamek zewnętrznych, to tutaj przejdźmy do wewnętrznych. Spójrzcie, jak to tutaj wygląda. To jest tak pięknie wyprofilowane pod palce, tak jakby fragment wstęgi Möbiusa. Dodam, że te wewnętrzne klamki też są metalowe, tak samo jak zewnętrzne i bardzo przyjemne w dotyku. To jest mega fajnie wymyślone. I to, co naprawdę mi się tutaj bardzo podoba, to spójrzcie, dopasowanie kolorystyczne deski rozdzielczej i ogólnie wnętrza do koloru nadwozia. No to jest rewelacja, nawet kierownica jest tutaj zielona. Coś pięknego. Tapicerka z kolei, taka fajna, pleciona, jest zielono-złoto-beżowa, coś takiego. To mamy powtórzone na boczkach drzwi zresztą. Tutaj też jest piękna zieleń, ładne zielone podłokietniki. No po prostu rewelacja.
Trochę mniej rewelacyjne są materiały użyte we wnętrzu, ale to było niestety typowe we Francuzach z tamtych lat. Szczególnie na dole, tutaj ta konsola jest no, z takiego sobie plastiku. Z bardzo nędznego plastiku jest obudowa kolumny kierownicy i tutaj to pod spodem. Natomiast na górze to tworzywo jest zupełnie przyjemne, miękkie, miłe w dotyku. Tak więc to, co jest na wierzchu, jest fajne, to, co jest schowane, jest nędzne. Myślę, że tak jest w wielu samochodach. Biedne są nie tylko tworzywa na dole deski, ale również zegary. Aczkolwiek są całkiem stylowe, całkiem ładne. Na środku mamy duży, wyraźny prędkościomierz, który pokazuje bardzo optymistycznie do 180. Zegary są zresztą francuskiej marki. Ja kiedyś myślałem, że to jest niemieckie, że to się czyta Jäger, a tak naprawdę dzięki koledze z Łomnikowi dowiedziałem się, że to jest Francja i że czyta się to Jaeger. Tak czy inaczej, tutaj mamy, jak już powiedziałem, prędkościomierz, temperaturę cieszy chłodzącej, wskaźnik paliwa, no i dużą liczbę kontrolek po obu stronach. Wszystko jest wyraźne, łatwe do skumania, generalnie mogę dać okejkę. Pociągowi też. Ten panel, on jest nie tyle 80-sowy, co wręcz 70-sowy. Tutaj mamy nawiew, jak widać, czterostopniowy. Zamiast dwójki jest symbol wiatraczka, ale on jest umieszczony tutaj, żeby po prostu było symetrycznie i estetycznie. Tutaj to nie wiem, może być obieg zewnętrzny i wewnętrzny, ale wydaje mi się, że to jest dmuchanie na twarz, a to jest brak dmuchania, nie wiem, zamknięcie tych nawiewów. Tu jest zimno, ciepło, więc wszystko w miarę jasno poobjaśniane. Tutaj mamy nawiew na szybę, tutaj na nogi i twarz. W zasadzie tyle. Tu z kolei jest jedna z kilku zaślepek. Więc tak, tutaj to nie wiem co było, chyba zegarek jakiś czy coś w innej wersji. Tu przy którychś z tych przycisków była możliwość posiadania włącznika klimy, tak? Głównie na rynek amerykański szły wersje z klimą. W Europie pewnie też dało się to zamówić, ale podejrzewam, że była to raczej rzadka opcja. Natomiast z tego, co powiedział mi właściciel, nie ma chyba egzemplarza, który wszystkie te fejki miałby zastąpione prawdziwymi przyciskami. Natomiast mimo sporej ilości fejkowych przycisków, jest to dosyć bogata wersja, bo spójrzcie, tu są elektryczne szyby. Szyby w prądzie w samochodzie z lat 80. to naprawdę jest jakieś. Tutaj nie wiem, czy można było mieć przycisk do tylnych szyb. Jak widać, jest tylko jeden fake. Nie mam pojęcia, co tutaj mogło być, jeśli by go nie było. Z kolei coś, co mnie bawi, a jednocześnie jest całkiem fajne, to jest kształt dźwigni zmiany biegów. W każdym razie tej gałki. Otóż zobaczcie, ona jest skierowana do tyłu, podczas gdy większość miała tak bardziej do przodu. I to ma sens, bo jak kładziemy łapę, to możemy w ten sposób. I to jest całkiem wygodne. Zresztą, tutaj jest charakterystyczne dla francuskich samochodów z tamtych lat, zamiast R jak reverse mamy AR jak arrière, czyli do tyłu. Tu natomiast mamy elektroniczny zegarek firmy Veolia, który jednakowoż przypomina nieco sławetne Toyota Clocki. O, spójrzcie, ciekawa godzina. 1:70. Mega fajnym patentem jest podświetlana stacyjka. Otóż, gdy otwieramy drzwi, zapala nam się tutaj taka diodka. Niestety ona działa tylko przy otwartych drzwiach, więc jeżeli mamy problem ze znalezieniem stacyjki, to musimy wsadzać kluczyk do niej właśnie mając otwarte drzwi. Ale jest. I to wcale nie było oczywiste w tamtych latach. Jak to we Francuzach z lat dawniejszych, mamy tutaj przede wszystkim klakson w przycisku, a manetka świateł jest obracana. Tak się włącza światła. Wycieraczki też działają bardzo ciekawie, dlatego że tak, najpierw przekręcamy, żeby pokazać, który bieg ma działać, a dopiero potem włączamy je w ten sposób. Oczywiście teraz nie jest włączony silnik, więc one nie będą działały, ale po prostu zamiast jednego ruchu wykonujemy dwa. Tu jeżeli chcemy pracę przerywaną, to jeden, tu jeżeli chcemy zwykły bieg wycieraczek, to przekręcamy raz i wciskamy. I tu, jeżeli chcemy, żeby nam latały szybko. Bo Francuzi. Zupełnie przyzwoicie wypada praktyczność. Tutaj mamy naprawdę gigantyczny schowek. On jest ogromny. No, te w drzwiach są dużo, dużo mniejsze, te kieszonki. Ale i tak sam fakt, że są w samochodach z lat 80. wcale nie był zawsze taki oczywisty, więc też możemy dać plusik. Na pytanie, jak się siedzi w takim Peugeocie, można odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze,
wysoko. Fotel jest ustawiony naprawdę na dużej wysokości. Siedzi się może niezbyt pionowo, ale dużo wyżej niż przyzwyczajały nas do tego współczesne samochody. Niestety nie można sobie obniżyć fotela, można jedynie przesunąć do przodu i do tyłu, no i zmienić kąt pochylenia oparcia taką charakterystyczną gałeczką. Tak samo oczywiście nie ma żadnej regulacji kąta pochylenia kierownicy, ani góra-dół, ani przód-tył. Po prostu tak jak jest, tak ma być i mamy się z tego cieszyć, ale źle nie jest. Dobrze, natomiast po drugie, pluszowo. Te fotele są takie mięciutkie, takie otulające. To jest taka babcina kanapa, znaczy raczej babciny fotel przed telewizorem Rubin, póki ten jeszcze nie wybuchł. Natomiast tak, tu jest mięciupko, jest tak przytulaśnie, jest po prostu zajebiście francusko. Lubię. A jeżeli chodzi o przestrzeń, jest po prostu przyzwoita. Wystarczy miejsca dla większości ludności. Nad głową miejsca wystarczy, na nogi miejsca wystarczy, a co najlepsze, mimo że jest to konstrukcja z lat, jak już powiedziałem, 70., no z końcówki tychże, mamy tu podpórkę pod lewą stopę. Da się? Da się. Dobra, niech sobie przejedzie. Ergonomia jest zupełnie akceptowalna, przynajmniej jak tylko się przyzwyczajimy do specyficznie działających manetek, ale każdy, kto jeździł Francuzem kiedyś, to tak naprawdę jest do tego przyzwyczajony, a nawet jeżeli nie jest, to łatwo to obczaić. Tak naprawdę nie ma tutaj dziwacznych rozwiązań znanych chociażby z koncernowego brata Peugeota, czyli Citroena, i chociaż jestem sam Team Cytrynka i miłośnik Hydro, to jeżeli chodzi o samą ergonomię, no tutaj chyba Peugeot troszeczkę góruje. Generalnie jest zupełnie w porządku. Z tyłu jest niemalże dyrektorsko. Naprawdę masa miejsca zarówno na nogi, jak i na głowę. Oczywiście mięciutka, pluszowa, zapadająca się babcina kanapa. Niektórzy mogliby na taką narzekać, gdyż po kilkuset kilometrach być może pewnych ludzi bolałby tutaj kręgosłup. Mnie, chociaż wcale nie mam najlepszego, chyba nie. Czuję się tutaj naprawdę wygodnie i mógłbym tutaj iść spać. Oczywiście są takie wspaniałe dyrektorskie gadżety, jak piękny, wielki, gruby podłokietnik. Jest też oczywiście wielka, mega pojemna popiółka, bo wiadomo, w 80-tych latach wszyscy Francuzi masowo kurzyli gitany czy inne galuazy. Są takie same piękne klamki jak z przodu. No i w przeciwieństwie do przedniego rzędu mamy tutaj korbotronik, ale przypominam, to są lata 80., a samochód szedł do produkcji pod koniec 70. Patrzcie, co właściciel ma. To jest oryginalna obstrukcja insługi. Po francusku Peugeot fait confiance à ESSO, czy jak to się tam czyta. Uniflo 10W40, boîte manuelle, czyli skrzynia manualna. ESSO Automatic Transmission Fluid Dextron B10 w automacie, bo tak, 505 można było mieć w automacie. Przy czym oczywiście ta wersja najlepiej sprzedawała się w Stanach, gdyż ta 505 również była sprzedawana w Ameryce. Proszę bardzo, tutaj o, wersja z kierownicą po prawej. Tutaj pokazuję, jak zmienić biegi w manualu. Tutaj, jak przyłączać dźwignię w automacie. Generalnie jest oryginalna instrukcja. Jest dobrze. Tutaj wita nas kolega leniwiec. A tu z kolei mamy Spitze gegen Hitze. I to jest taka rozkładana osłona na szybę. Ta rozkładówka na szybę jest co prawda niemiecka, nie francuska, ale dzięki temu możemy zapoznać się z prawdziwie niemieckim poczuciem humoru. Obczajcie, tutaj mamy kurki pcizeńskiej, wysiadające sobie z autokaru, a tutaj kogutki jarające szlugi, grające w karty. Jeden z nich mówi frisch Fleisch, czyli świeże mięsko. Top. W ogóle zobaczcie, jakie różnice między językami. Tutaj po angielsku can fit all cars, protects your car from sun rays. Tu po francusku utilisable sous toute voiture, protéger votre voiture du soleil. A po niemiecku passend für alle PKW, sank die Innenraumtemperatur spürbar beim Parken ein fast zwischen Windschutzschieber und die heruntergeklappten Sonnenblenden stecken. Hände hoch!
To w ogóle brzmi jak dychowy przebój przełomu lat 80. i 90. Sunny Boy, Spitze Gegenhitze, Spitze Gegenhitze, Spitze Gegenhitze. Dobra, to teraz jeszcze bagaj. Mamy tutaj pęk kluczyków. Znalazłem już ten, który jest potrzebny. Ciach. Otwieramy i... Proszę bardzo. Woda, buty jedne, buty drugie i to wszystko się bardzo pięknie mieści. Buciorgi jedne przełożymy. Dobra, to zostawimy, bo widzę, że będzie dobrze. Dobra, no to robimy tak. Pac, pac. I co? I wchodzi przepięknie. Gdyby tutaj nie było tych pudełek i paru innych rzeczy, to na luzaku zmieściłyby się 2, 3, albo może jeszcze jakieś eleganckie zwłoki. Aczkolwiek było też kombi i ono było pod tym względem jeszcze lepsze. To teraz, mili Państwo, popatrzamy sobie, co nam tam klekocze. 505 SRD Turbo. A wiecie, co to znaczy? Dobra, trzeba tutaj znaleźć dzyndzelek do odczepiania. On wcale nie jest w żadnym oczywistym miejscu i wcale niewygodnie. Wcale się go nie odczepia jakoś szczególnie wygodnie. To jest walka z materią, ale nie Daihatsu materią. Do tego ta maska waży z 800 kg, ale za to jest na pręcie bardzo mocno przyczepionym do niej samej. No bo po co jakiekolwiek teleskopki, czy na przykład jak w CX-ie pręt na sprężynie, kiedy po prostu można sobie powalczyć i powzmacniać mięśniory. Wybór silników w 505 był spory. Były benzyniaki, głównie rzędowe czwórki o pojemnościach od 1,8 do 2,2, przy czym tych ostatnich były dwie odmiany. Wolno ssąca i turbo, a w zasadzie były to dwa zupełnie różne silniki. Wolny ssak pochodził z peugeotowskiej serii Douvrin, zaś turbo było oparte na konstrukcji Simki typ 180, bo tak, to jest Francja, tu się nie upraszcza. Po wycofaniu flagowego modelu 604 przez pewien czas ładowano też V6 PRV, ale tak naprawdę królowały diesle. Do wyboru były cztery, 2,3 i 2,5 litra, oba w wersjach wolnych, ssących i utrubionych. Tu mamy słynnego Indenora 2.3 z turbosprężarką o wściekłej mocy 80 koni, czyli aż o 10 więcej niż w wolnym ssaku. Szał, ciał i uprzęży. Wzrost momentu był wyższy, bo tu mamy 184 Nm, podczas gdy w wersji wolnossącej było 131. Przypominam, że wszystko to z pojemności 2,3 litra. Brak osiągów silniki te nadrabiały pancernością, dzięki czemu do dziś napędzają spory kawał Afryki. Przynajmniej tej części, która kilkadziesiąt lat temu była francuską kolonią. No to komu w drogę, temu świece żarowe. Ła. Pierwsze, co zauważa się podczas jazdy 505, to jej mega pluszowy, kanapowaty, bujający komfort. To zawieszenie jest dokładnie takie, jakiego spodziewamy się po Francuzie. Teraz jedziemy sobie taką lokalną uliczką z progami zwalniającymi. I co? Jest mięciupko. Jest mega bujająco, pluszowo, przyjemnie, relaksująco, tak jak lubię. To zawieszenie, mimo że nie jest to citroenowska hydropneumatyka, jest po prostu magnifik. W połączeniu z tymi mięciutkimi fotelami i ze sporą ilością miejsca w środku, to daje naprawdę taki super relaksujący efekt, a ja to naprawdę, naprawdę uwielbiam. Oczywiście ze względu na to zawieszenie, ten samochód zupełnie nie jest bezpośrednio, nie jest taki mocno izolujący od tego, co się dzieje na zewnątrz, chociaż rzeczywiście nie jest to taka izolacja jak w samochodach bardzo wysokiej klasy, ale jednak no, jesteśmy w jakiś sposób odcinani od otaczającej rzeczywistości. To, co mnie zaskoczyło, to praca dźwigni zmiany biegów. Jak wiadomo, Francuzy, szczególnie te starsze, kojarzą się raczej z mieszaniem chochlą w kuble z ekskrementem. Tutaj tego nie ma. Owszem, skok jest długi, nie jest to taki precyzyjny klik-klik jak w Japońcach, ale nie trzeba szukać tych biegów. Wchodzą łatwo, precyzyjnie, w każdym razie wystarczająco precyzyjnie i zawsze wiemy, który wrzuciliśmy. I to jest kolejny plusik.
Za to sprzęgło działa sporo twardziej niż to, do czego są przyzwyczajeni kierowcy, po pierwsze nowszych samochodów, po drugie na przykład Japończyków, które mają chyba najlżej, najbardziej mięciutko chodzące sprzęgła, jakie znam. Nie jest to walka o przeżycie, nie ma tutaj siłowni dla lewej nogi, no ale jednak pewną siłę przyłożyć trzeba. Mój stary jest fanatykiem Saabów. Cała ulica zawalona 9000-kami i 9-5-kami. Najgorzej. Nie no, najlepiej. Tak w ogóle to jesteśmy sobie w Wawrze. Jest to okolica bardzo dobrze znana warszawskim gratołowcom. Ale jako, że oglądają mnie również ludziska spoza Warszawy, to może pokażę co nieco. Taka SD1 była kiedyś, dawno temu u mnie na kanale. Ale był to ten wzmocniony z V8, 3,5, a tutaj mamy 2600, czyli szóstkę, która zresztą nie cieszyła się zbyt dużym uznaniem. Tak samo zresztą jak jakość całego tego pięknego pojazdu. To jest bardzo, bardzo przedłużona wersja Lincolna Town Car. To jest prawdziwe limo, nie mylić z limem podbitym. A Town Car, moi drodzy, co oznacza? Samochód małomiasteczkowy. Moi mili oglądacze, testowałbym jak wściekły Cadillac Biarritz, czyli dla tych najtłustszych emerytów z Florydy. Bardzo modne podówczas były tak zwane vinyl roofs, a co po takim winylowym pokryciem dachu się kryło, to proszę bardzo, o, otwór rewizyjny, tutaj kolejny, Superleggera. Przepięknie ta macha wygląda. Naprawdę ślicznie się wygła, całość jest w ogóle mega piękna. Lustereczko, powiedz przecie, co jest najtłustszą marką na świecie? Wracamy do przejażdżki. No i warto wspomnieć również o zwrotności. A ta tu jest naprawdę dobra. Nie jest to może mistrzostwo świata na poziomie Volvo 940, czy wicemistrzostwo świata na poziomie Balerona, ale jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze pod tym względem i można się tutaj zawinąć nawet w dość jasnym miejscu. Oczywiście jest to zaleta wzdłużnie umieszczonego silnika i tylnego napędu, ale jak wiemy z niektórych przypadków, 125 niekoniecznie musi nieść to za sobą takie zalety. O, rozpadało nam się, ale to jest solidna konstrukcja, da radę i w taką pogodę. Wracając do układu kierowniczego i zwrotności, tutaj w tej wersji mamy wspomaganie. Oczywiście bazowe wersje tego wspomagania nie miały, ale ono nie jest jakieś przesadne. Kierownica stawia dosyć wyraźny opór, nie jest on jakiś ogromny, ale powiedzmy jest to takie gdzieś w połowie drogi między współczesnymi samochodami ze wspomaganiem elektrycznym, a autami, które go w ogóle nie mają. Do tego w manewrowaniu bardzo pomaga rewelacyjna widoczność we wszystkie strony, a do tego jest to tego typu widoczność, że widać dokładnie, gdzie samochód się kończy, a gdzie zaczyna. Tak więc na przykład parkowanie równoległe jest w tym przypadku mega prościutkie. No i została ostatnia rzecz, czyli dynamika. To był swego czasu ponoć jeden z mocniejszych turbodiesli. W ogóle sam fakt turbodiesel, no to wtedy to było coś. Tutaj jest 80 parę koni, nie pamiętam dokładnie ile. Powiedziałem pewnie podczas prezentacji silnika z OFU. Gdzieś tutaj napiszę. Tak czy inaczej, tutaj czuć raczej jakby było bliżej 70. No ten samochód jest zdecydowanie leniwy. Okej, okay, jak się go przyciśnie, to on tam się jakoś zbiera, ale no jest to jednak wóz do leniwej jazdy. Tak podsumowując, 505 jest niesamowicie przyjemnym, bardzo wygodnym, niezwykle relaksującym i nader przyjemnie jeżdżącym sprzętem. To jest taki grat dla konesera wygody. Ja co prawda jestem, jak już powiedziałem, Team Hydro, ale taka 505, jeżeli chodzi o komfort jazdy, jest dla mnie całkowicie wystarczająca. Jest tak przyjemna, tak miła, że nie przeszkadza tutaj nawet ten relatywny brak przyzwoitych osiągów. Ale jak ktoś woli, była też benzynówka.
I to były też wersje uturbione. Ale znaleźć taką, w ogóle znaleźć 505, która nie zgniła i o którą ktoś umiał dbać, chociaż tak naprawdę to były mechanicznie bardzo, bardzo solidne sprzęty. Nie bez powodu nazywano wtedy Peugeoty francuskimi Mercedesami. Tak czy inaczej, one są już bardzo rzadkie. A szkoda, bo warto. Nie no, co się dzisiaj dzieje? Ja nawet nie. I to tyle w temacie Peugeota 505. To niesłusznie niedoceniony klasyk. Ludność pałuje się oklepanymi baleronami, a o skromnej, stylizowanej, lecz bardzo sympatycznie jeżdżącej 505 mało kto pamięta. Inna rzecz, że dobre egzemplarze rzadkich wersji potrafią już kosztować swoje. Ta wersja nie jest szczególnie rzadka, ale niewątpliwie jest niezła. A właścicielem jest mój redakcyjny kolega z portalu petrolhard.pl, na który serdecznie zapraszam. Wbijajcie też na mojego fanpage'a, insta i chwilowo stojącą w miejscu stronę www.basedriver.pl. Dzięki ogromne i do najbliższego.